Naprawdę nie oszukam, co pociąg prędzej 160 Intercity Karłowiec ze stacji Kraków Główny do Olsztyna Głównego. Aha, oczywiście po przejechaniu granicy kolei. Jak to chcecie sobie wymagać, że jak pociąg przejedzie granicę, to muszą się zmienić? No pewnie z polskiego maszynisty na ten tamtejszego maszynisty, nie? No nie, 3 minuty opóźnienia. No ja ci semafor S1 oczywiście. No spróbujemy pomału dociągać. Może się zmieni. Tak, chyba że maszynista ma uprawnienia na różne państwa. Możliwe. Na szczęście w to nigdy nie zagłębiałem. Dobra, panie, pan zmienia ten semafor, nie? Są tacy, że mają na przykład na dwa państwa, Polska i Czech. Trzeba znać język i przepisy. A. Najgorzej to chyba ze znaniem języka, bo przepisy jeszcze jakoś się ogarnie. Gorzej z językiem. Zdecydowanie inaczej. W lotnictwie trzeba angielski znać. No, no ale przepisy to się jeszcze ogarnie. No wiem, różne systemy są tam. W Niemczech jest to PZB, LZB. ZIFA, to u nas jest w Polsce czuwak SAP. No właśnie, oczywiście lokomotywy muszą mieć systemy bezpieczeństwa. Zmienić. Napięcie też się różni. To pomiędzy prądem stałym a prądem zmiennym? No prosto napięcie sieci. Chyba w Niemczech mają większe, nie? Żeby te pociągi mogły szybciej jeździć. Tego się spodziewałem. Dobra, brat, zabiję. A lepiej nie. Za dużo lat od siatki lat. Na tym dacie problem z ujednoliceniem tego wszystkiego w ramach Unii. No tak, bo jedni chcą mieć większy prąd, bo nie wiem, mają większe potrzeby na lokomotywę, a inni chcą mieć mniejszy prąd, bo na przykład wszystkie lokomotywy by nie obsłużyły większego. Tak,
akurat tory to jeszcze można łatwo chyba zmienić, bo wózki można zmieniać, nie? No nie wierzę. Rozpędziliśmy się do 120 km na godzinę. Nie do wiary po prostu. Ledwo, bo ledwo, ale się udało. Tutaj będzie ograniczenie do 60, więc... No cóż, rozpędzić się udało, to zahamować tej szczemy, nie? Awarię pociągu to nie dobrze. Dobra, hamujemy, bo to gdzieś ta 60, no to się toczy. Idealnie. Mam do awarii pociągu. To nie ciekawe jak awaria. W Polsce miały powstać KDP. Kolejne dużych prędkości to też było planowane 25 kV. Zmienny, bo podobno stały 3,5 się słabo nadaje. No też tak mi się wydaje. Zmienny jest lepszy od stałego, nie? A dziś pociąg jedzie przed nami swoją drogą. Bo SBL-ka, nie? Zadziałała. No niestety. Nie podoba mi się to, ale no trzeba, nie? To, co jest fajne na drabinowie. No nie powiedziałbym, że jest aż takie fajne. Mi się podobało na przykład Train Simulatorze. Jak się jeździło na odstępy tam, tak. W maszynie jadę na odstępy, co to ma być? To jakiś wymysł szatana. Wytwór szatana. Nie, nie dam prowadzić, panie. Aż ja to muszę dokończyć. 11:04 minuty opóźnienia. Jedziemy. Nie wiem, czy brakuje na inne scenaria. Inne scenarii mają swój klimat, to ma swój klimat. Dobra, to do zobaczenia, panie Simon GTA. Widzimy się kiedyś. Działający SBL w maszynie to skarb. Właśnie mówię, że w maszynie to jest wytwór szatana, to jest SBL. No w ogóle nie powinno istnieć. Bałtyk to krótkie przejazdy z miasta się. Chociaż ostatnio widziałem kogoś, kto jechał przez Bałtyk przez godzinę i 30 minut.
miał opóźnienia nie wiadomo ile czasu, nie? Też są tacy ludzie. Miło mi pana widzieć, panie Simon GTA. Coś podać potrafię. Tylko opóźnienie 90 minut plus. Podziwiam takich ludzi, co tak potrafią. O, SWL-ka jest na stój. Tu się dzieje, a pan po prostu wjazdu nie otrzymał. Zara 300 subów, już było 300 subów. Było, już widziałem tą cyfrę raz. Ale coś ubyło. Na poprzedniej transmisji już było 300. A ja potem jeden gdzieś zwiał i zostało 299. A teraz nie wiem, ile jest aktualnie. Bo ktoś niby dzisiaj nowy zasubskrybował, ale może zasubskrybował tylko po to, żeby napisać coś na czacie i dał unosuba. Niestety. Jakoś idę na siłkę. Też można. W realu mam 13. A czego mam pan 13 cm w bicepsie? A, no i co z tego? Takim wiego też można na siłowni ćwiczyć. Ale ja już nie dam rady wracać do drobówka. Było fajnie, ale jutro do pracy. No cóż, panie Mati. Ja też już do drobówka dzisiaj nie wracam, gdzie to? Mówiłem, że daję do północy, to daję do północy. Jeszcze sprawdzę, czy coś się nie zablokowało. Mówię, nie jest aż tak źle z tym czasem, nie? Ten pociąg. O nie, tutaj też stoi. A ten już jest bardzo dużo z czasem do tyłu.
No, tu jest jeszcze jeden. 18.01 miał być w rodzisku. Kolejny stoi. Tu luzak jakiś stoi. Tutaj też coś stoi. Nie chce mi się dochodzić do tego, dlaczego to stoi. Ten tu powinien już dawno odjechać, nie? Godzinę temu, ten też. Nie było z rodziska, tak domane wcześniej widoczne. A tu, nie? Ten SA-134 się po prostu nie ruszył. Stoi w miejscu. No jest ten SA, co ja go szybciej podmieniłem. Nie wiem, czy AI nie umie nim jeździć, czy co? Może to był też taki problem, chociaż chyba się nie powinno zdarzyć coś za dzień. No wiem, bo ja go tu postawiłem. Ale to i tak. Co z tego, że ten, że jest podmieniony, ja go tu postawiłem. To chyba nie powinno mieć nic do rzeczy, nie? On też powinien ruszyć, tak jak zwykła lokomotywa to. No cóż. Więc nie poradzimy. Nie pozostaje mi nic, jak życzyć Państwu miłego wieczoru. I tym, no niestety, nieoptymistycznym akcentem zakończyć tą transmisję na żywo. Więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z Wami żegnam. I do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.